każdy z moich mężów był inny. Mm-hmm. Ja się kiedyś nawet nad tym zastanawiałam. Idziemy razem do wanny, kupimy się razem. W ogóle nie mam z tym problemu. Ja jestem też mamą, która sprawdza swoich synów i oni to wiedzą. I mam zainstalowane takie programy, które mi pokazują, na jakie treści oni wchodzą. I wszystko, co robię, temu służyło. I to mi się udało. Ale czyli odkleić się od czego? Od perfekcyjnej pani domu. Dzień dobry, witam Was w nowym programie Gwiazdozbiór. Witam przede wszystkim naszego pierwszego gościa, którą jest Małgorzata Rozenek, ktoś się nie trzeba przedstawiać, jedna z najbardziej znanych Polek. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć ten program i być pierwszym gościem. I mam nadzieję, że ten mój dotyk Midasa, o którym się tak często mówi, jeśli chodzi o monetyzowanie popularności, też przełoży się. Przełoży się, tak, na wyniki programu. No ale też mam nadzieję świecić światłem odbity. Wiesz, Małgosiu, poznałyśmy się, dlatego i już przeszłyśmy na ty, nie wiem czy pamiętasz, ja chciałam znaleźć to. Myśmy się poznały, musiał to być 2011 rok, wyszła wtedy książka pani prezydentowej Danuty Wałęsowej, Marzenia i tajemnice. I byłyśmy zaproszone do właśnie Dzień Dobry TVN, gdzie jeszcze była pani psycholog zaproszona, no już nie pamiętam, czy ktoś był i też nawet nie pamiętam, kto prowadził, tak. Ale co zapamiętałam, i to mnie wtedy bardzo do ciebie zbliżyło, że miałyśmy podobne zdanie na ten temat. Mhm. A było to rzeczywiście, proszę państwa, w dużej kontrze, ponieważ no, był ogólny zachwyt nad książką i takim coming outem swojego życia rodzinnego pani prezydentowej. Natomiast my występowałyśmy jako osoby, które na to patrzą, no jeśli nie krytycznie, to w pewnym sensie sceptycznie, tym bardziej, że było wiadomo, że pan prezydent Wałęsa no, jakoś przeżywał to, że pewne sprawy, o których jego żona mówi, nie były z nim też uzgodnione. No, stawiały go w złym świetle, tym bardziej, że akurat też od strony politycznej był atakowany. I pamiętam, że ty wtedy powiedziałaś taką dużą prostotą i precyzją, powiedziałaś coś takiego, rodzina to jest drużyna, to jest team. My strzelamy do jednej bramki, a jeżeli nawet są jakieś problemy, to je załatwiamy między sobą, a nie publicznie. I Małgosiu, kompletnie nie pamiętam, jak byłaś wtedy ubrana, ale kojarzyłaś mi się wtedy z taką osobą w takich, wiesz, dobra rola kobieca, mocna rola kobieca, prawniczki w amerykańskim filmie, która mówi tak właśnie, trochę pryncypialnie, ma pewne zasady, ale jednocześnie właśnie odwołuje się do jakichś wartości i też będąc w kontrze do tego, ponieważ tam pani psycholog bardzo była krytycznie nastawiona do tego, bo ja mówiłam podobnie, znaczy inne treści, ale to jest nieważne, co ja mówiłam, tylko ty. I no, powiedziałabym, dalej dla ciebie rodzina i odsłanianie pewnych rzeczy, które są niepozytywne, no trzymasz się tego, chociaż bardzo, bardzo wpuszczasz media, social media do swojego życia. Z drugiej strony też na przykład to, co się zdarza wielu gwiazdom, osobom publicznym, szczególnie właśnie kobietom, to mówienie o swoich byłych partnerach, złych rzeczy, złych męża, czy właśnie, no właśnie męża, którzy byli źli. I tego nie robisz. To jest jakaś twoja zasada wyniesiona z domu? To zdecydowanie jest taka zasada, którą mam od dawna i to poczucie drużynowości rodziny, mimo że rodzina w zależności od życia potrafi się zmieniać, to dotyczy nie tylko mężów, ale to też dotyczy osób, które są wokół. Rodzina 20 lat, oczywiście oprócz rodziców, takich najbliższych, ale takim tytułem rodzina, ja bardzo często, często też myślę o osobach, które są na przykład bardzo blisko z nami związane na danym etapie życia. I to co prawda może się to zmieniać, ale
to poczucie takiej drużynowości, tego grania do jednej bramki, tego bycia razem jest niezmienne od lat. Ja jestem osobą niezwykle zadaniową, to znaczy wszystko, co robię, ma jakiś sens i ma jakiś cel. Nie robię rzeczy, nawet jeżeli ich celem jest nie zrobienie żadnego celu, na przykład, nie wiem, zabawa, cokolwiek, to jednak wiem, dlaczego robię pewne rzeczy. I krytykowanie po fakcie nie przynosi moim zdaniem żadnych realnych korzyści. To znaczy, poza tym, że sprawimy uciechę wszystkim osobom oglądającym lub siedzącym i właśnie klikającym stronę. Albo przykrość tej, której to się krytykuje, prawda? I dokładnie. Się zrobi na złość, tak więc naprawdę. To jest po prostu robienie albo źle komuś, z kim się na przykład dzieliło życie, nie mając żadnego efektu, który... Bo to nie jest tak, że to może coś naprawić. Bo ja rozumiem i nie uciekam od trudnych emocji wtedy, kiedy one czemuś służą. Ja jestem osobą, która jest w stanie głośno wyartykułować, że coś idzie nie tak, jakbym chciała, albo widziałabym się w innym kierunku, ale to musi czemuś służyć. Krytykowanie dla krytykowania nie służy w ogóle niczemu. Bardzo nie lubię takiego negatywnego podejścia, szukania problemów, szukania zaczepek. Nie lubię tego. Uważam, że ta negatywna energia niepotrzebnie później uderza w nas samych. Ale często mi, mojemu mężowi Radosławowi zarzuca się taki brak poszanowania prywatności, brak intymności. I bardzo często artykułują to też osoby, które później w najmniejszych detalach opowiadają naprawdę niezwykle intymne rzeczy. Ja nie mam problemu z tym, żeby dzielić się swoimi pozytywnymi przeżyciami czy trudną drogą do macierzyństwa, bo wiem, czemu to służy, bo wiem, że moje opowiadanie o in vitro niesie ze sobą bardzo pozytywny oddźwięk, ale mam takie głębokie przekonanie, że nie chcę obciążać ludzi swoimi kłopotami. Znaczy, ja nie jestem typem, który obudzi się rano, weźmie telefon i nagra: cześć dziewczyny, tak mi słabo dzisiaj, tak mi źle. Bo trochę to nie jest moja rola, bo ja wcale nie wierzę w to, że pokazywanie takiej ludzkiej strony, czy takie pokazywanie swoich złych emocji w jakimś sensie nas uczłowiecza, to trochę niepotrzebnie daje zgodę na takie marudzenia. Ja nie lubię marudzenia, po prostu. I nie będę udawać, że jest inaczej. Tak, ale też są pewne konsekwencje, bo jeżeli właśnie pokazujesz, że tylko tą pozytywną stronę twojego życia, ja się domyślam, że jesteś w dobrym momencie też. Najlepszym. Najlepszym momencie swojego życia i dzielisz się tym szczęściem. Ale to oczywiście też powoduje, że wiele osób, które nie czują się szczęśliwe, mają jakieś problemy i jedne zidentyfikują się z tobą, będą się cieszyły, tak? No właśnie jest ktoś taki, kogo lubię, komu się udało, prawda? Też jakieś ma ze sobą próby, tak jak chociażby właśnie próby z macierzyństwem, które nie zawsze były udane, o tym powiemy później. No, ale to może być frustrujące. Małgosia Rozenek, której wszystko się udaje, która ma ciągle czas na to, żeby ćwiczyć, na to, żeby być na balu. To wszystko powoduje, że stajesz się taką osobą, troszkę taką księżniczką w takiej jakiejś wieży szczęśliwości. To jest trochę tak, że faktycznie ja jestem teraz w bardzo dobrym momencie mojego życia i 20 lat temu, myśląc o tym, że bo już za chwilę moje 44 urodziny i wydawało mi się kiedyś, że to jest taki wiek, w którym już po prostu wszystko, co się miało osiągnąć, już się osiągnęło, że to jest taki czas odcinania kuponów od młodości. A tak naprawdę ja mam takie poczucie, że dopiero jestem w rozmachu, że to się tak naprawdę zaczyna wszystko dziać i jedyne, czego bym sobie życzyła, to czasu, bo jeżeli mi czegoś brakuje, to zdecydowanie tylko czasu. I nie jestem osobą pozbawioną, ani moje życie nie jest pozbawione kłopotów i burz. Sam dowód na to jest w ilości moich małżeństw. Ja przed 40 brałam trzeci ślub, więc to też pokazuje, że to życie moje było naprawdę bogate w różne emocje. Mam troje synów, zmieniałam swoje życie, mam trzech synów, troje dzieci. Zmieniałam swoje życie kilkukrotnie, bardzo radykalnie.
Tylko ja mam taką ogromną potrzebę szczerego kontaktu z ludźmi, którzy są wokół mnie. Jest taka zasada amerykańska, która też pokazuje, jak zawsze się pojawiają amerykańscy naukowcy, ale naprawdę ostatnio czytałam na ten temat badania, jak psychoterapeuci w Stanach, jak przychodzi do nich pacjent na pierwsze spotkanie, od czego zaczynają? Od sprawdzenia telefonu, żeby zobaczyć ostatnie 5 emotikonów zapisanych w telefonie, ponieważ emotki zapisują się w zależności od tego, jak często ich używasz. Mhm. I jak ja o tym przeczytałam, od razu weszłam do swojego telefonu, żeby sprawdzić. I u mnie to są same roześmiane buzie, ćwiczenie, kciuk do góry. Ale z osobami ode mnie zespołu patrzyliśmy, nie każdy tak ma. I oczywiście jest to trochę komiksowe, ale faktem jest, że jeżeli jest dobrze, i to chcę o tym mówić. Jeżeli pojawią się kłopoty, tak jak pojawiały się w wielu przypadkach, to też będę się chętnie tym dzielić. Tylko wiesz, o co mi chodzi? Mi chodzi o to, żeby zarażać ludzi chciejstwem, szczególnie tych młodych. Ja nie wiem, czy ty masz takie poczucie, ale ja widzę różnicę w podejściu do pewnych, różnice pokoleniowe w podejściu do obowiązków. Nawet to nie chciałabym, żeby osoby z młodego pokolenia poczuły się w jakikolwiek sposób urażone, ale oni nawet nie mniej chcą, oni chcą inaczej. Mhm. I może to my powinniśmy się nauczyć tego, ale widzę tą różnicę. A ja mam w sobie takie coś, że chciała jeszcze to. Tym chcę zarażać. No jesteś szczęśliwa i wtedy się chce. No, ja bym powiedziała, że jak właśnie w rozmowie, którym wywiadzie z Kubą Wojewódzkim i z Piotrem Kędzierskim, i tam kilka razy powtarzałaś o tym, że ty otwierasz oczy rano i właśnie cieszysz się tym dniem. Tak. Tak. I co dalej z tym dniem? I ja sobie pomyślałam, a ja jak się budzę rano, zresztą tak wyglądam, tak czarna sotnia i wielka smuta. Masz piękną sukienkę. Dziękuję bardzo. Myślę sobie zawsze rano, jest znowu i tak dalej. I najprzyjemniejszą dla mnie porą dnia to jest już wieczór, herbatka, już nic nie trzeba i się nie musi. Ale to też jest moja ulubiona pora, kiedy wykąpię Henia. My mamy takie rytuały, że zawsze jestem wieczorem i robię mu tak zwane spa, czyli idziemy razem do wanny, kupimy się razem, w ogóle nie mam z tym problemu. Potem kremuję go, bo buzi go kremuję i tak i rozmawiam z nim i kładziemy się razem do łóżka. I to jest ten moment, który naprawdę najbardziej lubię, bo to jest moment, w którym już nikt nie może się do mnie dodzwonić, nikt ode mnie już nic nie chce. Odpalam wtedy Twittera, więc bardzo często jest tak, że po prostu ciśnienie mi skacze. Czyli jednak nie pozwalasz sobie tak, żeby odpłynąć w tej intymności jakiejś, że potrzebujesz tych bodźców takich. Dla mnie to, że mogę na przykład wejść co wieczór w świat Twittera, to jest właśnie moje takie odpłynięcie, bo ten Twitter nie służy mi niczemu innemu poza moją realną przyjemnością. Mhm. On nie służy mi zawodowo, on nie służy mi w żaden inny sposób, tylko tam mogę zrealizować się w taki sposób, który jest tylko dla mnie. Mm-hmm. Ja też jestem fanką Twittera, również tam, że jest, można się tam najwcześniej dowiedzieć różnych rzeczy. Dokładnie. Jeszcze nie ma żadnych mediach, a już jest na Twitterze. Ma się kilka osób, które się obserwuje i wiadomo, że oni już szybko będą mieli te wiadomości. I też o tym mówiłaś w rozmowie, że też jest tam specyficzne poczucie humoru, które rzeczywiście no, jakieś tam może na tych przesłodzonych Instagramach i Facebookach niekoniecznie się może znaleźć, bo tam czasami jest takie, powiedziałabym, męskie poczucie humoru. Co więcej, to jest tak, że mój mąż bardzo prosi mnie, ponieważ on jest osobą, która bardzo dużo czasu spędza w rozjazdach, przygotowując się do meczu, pracuje jako komentator i nie jest tak bardzo w świecie social mediów jak ja, więc on prosi mnie, żebym ja mu podawała. Więc ja mam zaobserwowanych wszystkich dziennikarzy sportowych, wszystkich działaczy sportowych od piłki nożnej. Więc to ja jeszcze jestem takim pierwszą osobą, która daje Radosławowi znać, że coś się dzieje w piłce. Mimo, że piłka mnie kompletnie nie interesuje. Ale to jest taki, wiesz, takie poczucie przydatności dla swojego męża jest bardzo miłe. Bardzo miło. Powiedziałaś o młodych ludziach i też o tym myślałam, żeby też z sobą poruszyć ten temat. Mam zajęcia prowadzę na Uniwersytecie SWPS. No i tam zajęcia, a głównie teraz akurat już głównie podyplomowe, natomiast wcześniej właśnie ze studentami dziennikarstwa i komunikacji. I
pojawiał się, kiedy pytam się, jakie mają plany na przyszłość, to bardzo dużo chłopaków mówi, że chcieliby być youtuberami, natomiast dziewczyny mówią, że chcą być influencerkami. Okej. Okay. I oni wiedzą, że to nie można być influencerką bez niczego. Żeby no właśnie, właśnie i to jest wiesz, ciekawe. I też ja dawałam czasami takie prace, żeby robili, żeby pokazywali jakieś osoby, które są dla nich autorytetem, osoby, do których chciałyby w jakiś sposób aspirować. I bardzo często to właśnie ty się pojawiałaś. Też Ania Lewandowska, Joanna Przytakiewicz i te dziewczyny troszeczkę odcinały jakby to, co było wcześniej, że do tego, żeby dojść, żeby być tym influencerem, tak, trzeba coś zrobić. Jak Ania, przy okazji. Tak, że powiedzmy, że Ania Lewandowska, która była sportsmenką, prawda? Znaczy, ale w sensie karaty tak, chyba uprawiała. Dalej, prawda, prowadzi, nie jest tylko piękną żoną, ale ma jakąś swoją działalność. Ty skończyłaś prawo. Tak. Byłaś przez chwilę taką trochę właśnie panią, która trochę przy mężu, prawda, tak, się pokazuje tak, na jakichś imprezach, ale no potem program Perfekcyjna Pani Domu. No i od tego właściwie zaczęła się twoja kariera, więc myślę sobie, że też taką misją, bo jak mówisz, że właśnie chcesz zarażać tą dobrą energią, ale że też w jakiś sposób też spoczywa na tobie odpowiedzialność, żeby właśnie tym młodym ludziom powiedzieć, że mogę zostać influencerem, jeżeli wykażę się jakimś działaniem, jakimś profesjonalizmem, czy też działalnością charytatywną, czymkolwiek, a nie tym, że będę wrzucać po prostu swoje zdjęcia, jak ładnie wyglądam. Wiesz, jest tak, że patrząc na to, jak wygląda rynek social mediów w Polsce, to bardzo wyraźnie zarysowane są dwie grupy. I pierwsza grupa to są osoby, które po prostu prowadząc pewnego rodzaju działalność, firmy, czy w jakikolwiek inny sposób realizując się zawodowo przy okazji, po to, żeby mieć możliwość komunikowania się z resztą świata, założyły swoje konta social mediowe i prowadzą je, ale to są pamiętniki, nazwijmy to, albo tak, zapisy pewnego rodzaju doświadczeń, to jest jedna grupa, ta, do której mi jest bliżej. Bo powiem ci zupełnie szczerze, że ja w pewnym momencie zaczęłam rozumieć, ja bardzo długo nie miałam Instagrama, bardzo długo nie miałam Facebooka, naprawdę. I długo nie rozumiałam jakby koncepcji i roli. I mój menadżer namówił mnie, Wiktor Krajewski, do tego, żeby go założyć. I ja jestem taką osobą, która jak już zaczyna coś robić, to mam potrzebę zrobić to naprawdę dobrze. Zgłębić temat. Teraz jestem naprawdę dużym specjalistą od algorytmów Instagrama. Wiem, na czym to polega, wiem, które rzeczy trzeba zmieniać. Ten algorytm jest płynny. Teraz jest bardzo trudny rynek, bo jest coraz więcej użytkowników. Ale to jest jakby zapis innych rzeczy. To znaczy ja nie żyję dla Instagrama. Ten Instagram dokumentuje moje życie. Mhm. Natomiast jest teraz bardzo duża grupa osób, która ma zresztą świetne też zasięgi, która żyje dla Instagrama, nazwijmy to, bo głównie jest to YouTube, to są te nowe media. To znaczy ich działalność jest nakierowana centralnie na social media, to znaczy wszystko, co robią, ich punktem absolutnie centralnym jest właśnie sociale. To znaczy sociale nie pełnią roli świadka rzeczywistości, tylko są rzeczywistością. Nie są narzędziem, tylko celem. Dokładnie. I możemy dyskutować o tym, czy to jest dobrze, czy źle. Ja jestem ostatnia od tego, żeby jakieś mieć negatywne prognozy, dlatego że pamiętam, jak pojawiła się telewizja w naszych domach. Nasi rodzice byli dokładnie tak samo przerażeni tym czasem, jak my jesteśmy teraz. Rodzice myśleli, że telewizor, że tylko siedzisz przed telewizorem, że to cię ogłupia, że odbierze ci naukę. Nie, każde pokolenie ma swoje medium. I tak samo jak ja teraz patrzę na moich chłopców. Moi chłopcy, 16-12 lat, w ogóle, kompletnie, zero, nie oglądają telewizji. Oni są pokoleniem, które nie zna telewizji. My nie mamy schematu siadania i oglądania jakiegoś programu. Nigdy tego nie robiliśmy. Oni już jak się pojawili, to
bajki czy jakieś treści były na żądanie. Zmieniła, czyli jakby wrzucasz i masz na platformach, teraz platformy streamingowe w ogóle dla młodego pokolenia kompletnie przejęły rolę telewizji, więc ja nie jestem bardzo zmartwiona tymi nowymi mediami. Oni oglądają youtuberów, dla nich youtuberzy są źródłem wiedzy, tak jak my oglądaliśmy jakieś programy rozrywkowe. Co więcej, i to jest zaskakujące, moi chłopcy chodzą do szkoły francuskiej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Oni w ogóle nie mają podziału na polskich twórców, brytyjskich, amerykańskich, francuskich. Mhm. Dla nich to jest jeden świat, realnie jeden świat. I jak oni oglądają YouTube, jedne są mądrzejsze, inne są głupsze. Ja jestem też mamą, która sprawdza swoich synów i oni to wiedzą. I mam zainstalowane takie programy, które mi pokazują, na jakie treści oni wchodzą. To po prostu zmienił się system podania wiedzy. I tyle, ale nie da się teraz, jeżeli chce się świadomie zawodowo rozwijać, niestety nie da się uciec od nowych mediów. Nie da się uciec od nowych mediów, już to powiedziałaś o tej telewizji, ale rzeczywiście psychologowie ewolucyjni, oni twierdzą, że taka sytuacja, jaką mamy od lat w związku z internetem i też no, jakby wszystkimi jakby związanymi z tymi mediami, że ludzkość nigdy nie stanęła, ani rewolucja przemysłowa, ani nic nie było tak, ponieważ dostajemy taką ilość bodźców informacji i nasz umysł nie jest w stanie przez tak krótki czas, to się dzieje w 20-30 lat, a to cały czas to narasta. I że umysł ludzki nie jest w stanie percepcyjnie wyłączyć, powiedzmy, że te bodźce nie, co jest fejkiem, co jest prawdą. Tak, to jest, że jest, to jest rzeczywiście, że my, nasza percepcja jest już rzeczywiście złudna, nawet jeżeli wydaje nam się, że podchodzimy bardzo selektywnie, sprawdzamy źródło i włączamy tak zwane to critical thinking, który w szkołach brytyjskich uczą. I tak, ileś razy się nabieramy na to. Masz absolutnie rację. Jeżeli widzę największe niebezpieczeństwo w ogóle w nowych mediach, w social mediach, czy w ogóle ogólnie w takiej informacji, która jest na świecie, to widzę właśnie w tym, że nam jest bardzo ciężko nam, zwykłym użytkownikom, nawet tym, którzy się interesują i którzy siedzą w tym, odróżnić, bo tu masz informację, która jest poparta realnymi badaniami i tu masz informację, która jest poparta też realnymi badaniami, a one się zupełnie różnią. Przecież fake newsy wygrywały niejedną kampanię. I algorytm działania niektórych social mediów pokazuje wręcz, że on pogłębia twoje myślenie o świecie. To przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Facebook, a dokładnie Zuckerberg, został wezwany przed komisję, ponieważ udowodniono, że jeżeli ktoś, powiedzmy, miał w sobie treści rasistowskie, to później Facebook tak układał mu algorytm, że te treści rasistowskie w nim pogłębiał, pokazywał mu wszystkie rzeczy, które potwierdzały jego tezę. To jest pewnego rodzaju modelowanie społeczne, które jest naprawdę bardzo skomplikowane i może być bardzo szkodliwe. Szkodliwe. Zresztą zobacz, co się dzieje w związku z wojną na Ukrainie. Przecież rosyjskie, bo nadal mam problem, żeby mówić ruskie. Nie podoba mi się to, że oczywiście tak mówimy teraz z taką pogardą. Ja to naprawdę jestem pierwszą osobą, która naprawdę z ogromną troską patrzy na to, co się dzieje, ale jednak odróżniam taką pogardę dla narodu. Jakby zawsze widzę człowieka, nie zawsze widzę tylko naród. I rosyjskie fake newsy bardzo mocno pracują na to, żebyśmy z niektórymi ugrupowaniami politycznymi, żebyśmy po prostu mieli takie, a nie inne podejście do życia. Tak, ale wiesz, to oczywiście to, co powiem, to będzie, wiesz, w kontrze i pewno pojawią się też, ale też to jest oczywiste, że Ukraina też musi mieć swoją propagandę na to i też i ludzie indywidualnie, i politycy, i to wszystko właściwie... Ale powiem ci, że świetnie prowadzą informacyjnie tą wojnę. Tak, tak. Zdecydowanie na Ukrainie ktoś niewiarygodnie odrobił pracę domową z public relations. Spoty, które mają,
od kostiumu Żeleńskiego, w kostiumie w cudzysłowie, od scenografii, które się pokazuje. Ja to teraz sprowadzam do... Ale to są, oczywiście przecież wszystkie wydarzenia historyczne, zresztą się mówię, scena polityczna. Dokładnie. Jest scena, więc też oczywiście można powiedzieć, a jeszcze prezydent Ukrainy przecież był aktorem. Aktorem, tak. Więc on rozumie te narzędzia i widać, że to jest taka, taka umiejętność, która bardzo mu się teraz przydaje. Ja pamiętam, jak on został wybierany na urząd prezydenta. Mój Boże, z jaką ilością kpin, ośmieszania. No to było zrozumiałe w jakiś sposób też. No. Tak, było zrozumiałe w tym sensie, że były aktor nagle, nie wiadomo dlaczego, zostaje prezydentem, ale my myśleliśmy nie wiadomo dlaczego, ale teraz patrząc na niego, na to, jaką on ma niewiarygodną relację z ludźmi, jak on potrafi przemawiać, jak on wie, kiedy zrobić pauzę, kiedy podnieść temat, to pokazuje, że ci ludzie głosowali na niego, dlatego że udało mu się nawiązać z nimi kontakt. To prawda. Powiedziałaś, właśnie mówimy o tej scenie politycznej, o wojnie, powiedziałaś na Ukrainie, czyli też nie uległaś temu w Ukrainie. Chciałabym, wiesz, bo rozumiem, ja jestem w ogóle zwolennikiem teorii, że jeżeli komukolwiek coś przeszkadza, w sensie, jeżeli jakaś grupa czuje, że byłoby jej wygodniej, gdyby nie używać pewnych sformułowań, albo żeby używać je inaczej, to ja jestem pierwsza do tego, żeby to uszanować. I bardzo często łapię się na tym, że ciągle jednak te mechanizmy mówienia, tak jak jesteśmy przyzwyczajone, są. I jeżeli ustalamy, nawet specjalnie oglądałam profesora Miotka, który się wypowiadał na ten temat, ale wiem, że powinniśmy być w Ukrainie. A ja właśnie tego nie wiem i ciebie nie męczy, bo też mówiłaś o tych algorytmach, które wasze. Tak. Również algorytmy działają tą drugą stronę, czyli taki culture cancer, prawda? I też ta poprawność polityczna, która no, nie pozwala pewnych słów używać, chociaż nawet one będą w jakimś kontekście użyte, wcale nieobraźliwym i też wpływania na język. I też, że czasami to jest po prostu jakieś sztuczne, bo powiedzmy z tą Ukrainą, no i w Ukrainie, na Ukrainie, ja też rzeczywiście pod wpływem pierwszych dni i gdzieś to się pojawiło na Twitterze. Zdaje się, że to redaktor Tomasz Terlikowski się odwołał do rozmowy z jakimś księdzem, który powiedział, że właśnie to dla Ukraińców źle brzmi. Tak. Ale rozmawiałam z kilkoma osobami, które są Ukraińcami i że... Jaka różnica? Więc akurat tego nie odczuwają, więc czasami popadamy w pewnego rodzaju właśnie histerię, ponieważ właśnie te media, one wywołują pewnego rodzaju emocje i trzeba właściwie tak zatrzymać się i zastanowić się, no, czy ja muszę sprostać temu wszystkiemu, co świat w jakiś sposób, czy jakieś środowiska chcą mi narzucić. To typowym przykładem jest to, że rewolucja zjada swoje dzieci. I ja mam wrażenie, szczególnie za oceanem, że to wahadło wybiło kompletnie teraz w drugą stronę. Ja jestem urodzoną egocentryczką i w ogóle nie mam z tym problemu. I ja głośno komunikuję, że wszystkie rzeczy i moje relacje z światem zewnętrznym zawsze filtruję najpierw przez siebie. I jeżeli coś jest dla mnie bezwysiłkowe, czy ja powiem w Ukrainie, czy powiem na Ukrainie, nie jest to dla mnie problematyczne, a wiem, że ktoś może mieć w związku z tym lepsze samopoczucie, to jest dla mnie okej. Ale już jak mam ogromny problem i dysonans, na przykład z feminatywami i może to jest kwestia pokolenia, w którym się urodziłam, ale dla mnie... Czyli pani ginekolog, a nie ginekolożka. Dokładnie, bo ginekolog to jest nazwa funkcji. Tutaj w ogóle w moim odbiorze nie ma określenia płci. Wiesz, my już doszliśmy do sytuacji, w której mówi się, dlaczego nie her story, a nie history. Tak. Przecież zaczynamy popadać w ogromną przesadę. Czasem, jak rozmawiam z działaczkami feministycznymi, one często podkreślają, że ta przesada jest potrzebna, że ta przesada pozwala szybciej osiągnąć cele, że zwracanie uwagi na pewne rzeczy nawet w przesadzony sposób powoduje, że one efekty przychodzą wcześniej. Ja się z tym nie zgadzam. Ja się też z tym nie zgadzam. Uważam, że coś, co przychodzi za szybko, to ono się nie integruje. Jakby tak się nie... To,
pewna powolny proces, jeszcze właśnie oparty na pewnych no, naturalnych jakichś odruchach, no on jest właśnie, jesteśmy w stanie to implementować. Natomiast jeżeli to zostanie z góry narzucone, no, ma wtedy pewną pewnego rodzaju sztuczność, więc też nie uważam. I też ten temat, który dotknęłaś, i myślę, że to jest też ważne, że też dotyczy to właśnie tych feminatywów, ale też właśnie tych i końcówek, i zaimków, które z tą ilością płci, tak, które się dzieją. To kiedy rozmawiam z moimi bliskimi przyjaciółmi, którzy są gejami, to oni też na to zwracają uwagę, że pójście w taką stronę, szczególnie u nas, kiedy jednak jesteśmy tradycyjnym społeczeństwem i tak naprawdę powinno się, jeżeli coś się dbać, to na przykład o to, żeby związki partnerskie zostały wprowadzone, tak, a nie to, jaki będzie użyty jakiś właśnie dziwny zaimek, jakiejś 50 którejś płci, i że tak naprawdę to się jest na niekorzyść właśnie często właśnie feministek, też gejów i lesbijek, pójście w taką właśnie jakąś przesadę. W ogóle przesada, mam wrażenie, w wielu przypadkach jest, szczególnie w tak delikatnych światopoglądowych rzeczach, jest bardzo problematyczna. Ja jestem bardzo blisko związana ze środowiskami LGBT. Też dlatego, że jako 10-letnia dziewczynka rozpoczęłam edukację w szkole baletowej. To jest takie środowisko, które w naturalny sposób jest bardzo tolerancyjne wobec różnych rodzajów bycia w relacjach. Po drugie, najbliżsi moi przyjaciele to są osoby związane ze środowiskiem LGBT. I też wydaje mi się, że uzurpowanie sobie prawa do walki o ich prawa, o które nie zawsze oni chcą, żeby było walczone, jest pewnego rodzaju zabraniem kulturowym, wbrew pozorom. Nadużycie mi taką trochę niedźwiedzią przysługą nawet. Dokładnie, nie? Trochę niedźwiedzią przysługą. Więc tak, myślę, że bardzo czekamy na Państwa opinię na ten temat, bo myślę, że to jest, poruszyłyśmy kontrowersyjne sprawy. No i tutaj też wychodzisz właśnie z jednej strony właśnie z pewną otwartością, a też pewna też to, co u Ciebie widać i od tego, czego zaczęłyśmy rozmowy, czyli pewnego rodzaju tradycjonalizm jednak, tak, że tradycja jest dla Ciebie ważna, tak jak rodzina. Tak, ja jestem wbrew pozorom konserwatystką i bardzo dużo osób myśli, że jestem osobą, oczywiście ja jestem osobą otwartą i na nowości, na pewnego rodzaju przeżycia, ale ja pochodzę z konserwatywnego domu. Moi rodzice są dla mnie wzorem domu, który należy stworzyć. Są wspaniałym małżeństwem, są naprawdę rewelacyjnymi rodzicami. I mimo różnych rzeczy w moim życiu, różnych zachwiań w moim życiu, ta jednak istota, czyli dom, czyli rodzina, czyli moje macierzyństwo. Tradycja daje poczucie bezpieczeństwa. Ogromne. Daje ogromne poczucie bezpieczeństwa, to jest ważne, ale teraz muszę zadać takie pytanie. Czy mama oglądała już twój film, znaczy film Patryka Wegi z twoją drogą? Nie widziała, jak dostałam propozycję. Ale to wprowadźmy widzów, są to bardzo odważne sceny. Nie w moim wykonaniu, serio. Tak? Znaczy, naprawdę, tak. No ale dla widza w twoim. Akurat sceny, zresztą zawsze jak rozmawiamy o tym filmie, to zawsze pojawia się właśnie wątek scen. Dla mnie dużo większym przeżyciem było to, że to było chwilę po urodzeniu Henryka. Ja urodziłam Henryka 10 czerwca, na plan weszłam 7 października, będąc mamą karmiącą. I to jest coś, co widzę, ale pamiętajmy, że wcześniej pojawił się COVID i ten COVID zachwiał wszystkimi planami zawodowymi. Teraz jak o tym myślę, to nie wiem, czy w ogóle dałabym radę. Nie wiem, jak to poszło, bo ja urodziłam 10 czerwca Henryka. 20 któregoś czerwca byłam pierwszy dzień na planie projektu Lady, programu, który robiłam przez 2 miesiące, cały czas karmiąc. Później film Patryka, który miał się wydarzyć wcześniej, ale był później. Ja nie lubię rezygnować z żadnych rzeczy. Jak każdą rzecz konsultowałam to z rodzicami. Ja moim rodzicom mówię o wszystkim. I moi rodzice wiedzą na bieżąco, ja z moją mamą rozmawiam 5 razy dziennie. Wiedzieli, jaki jest scenariusz.
Moja mama się tylko zawsze łapie za głowę. Boże, że ci się chce narażać na tą krytykę. Mm-hmm. Tylko ja nigdy tak tego nie postrzegam. To znaczy nie, ja nie mam tego sposobu myślenia, jak dokonuję jakichś wyborów zawodowych. Ale z troski o dobre samopoczucie mojej mamy uczę ją usilnie, żeby nie czytała, nie oglądała niczego, co pojawia się o mnie. Mm-hmm. Dlatego, że ona niezwykle to przeżywa. I jeżeli mnie spotykają jakieś przykrości z mediów, to one są dla mnie przykre tylko w kontekście takim, że ja wiem, że ona się będzie denerwować. Mm-hmm. Bo mój tato jest osobą, która ma bardzo zdrowe podejście do mediów, do mojej pracy. W ogóle nie postrzega mnie jako osoby pracującej tak, jak pracuję. On cały czas widzi we mnie córkę. A moja mama jeszcze ma problem z takim oddzieleniem Małgorzaty Rozenek-Majdan ode mnie. Mhm. Ja nie mam z tym problemu. Moje dzieci nie mają z tym problemu. Słuchajcie, moje dzieci zobaczyły mnie kiedyś na ekranie i o, Małgorzata Rozenek-Majdan. Nie mama. Mhm. Mamą jestem w domu. To są dwa różne byty. Naprawdę wbrew pozorom zupełnie. To jest pewnego rodzaju firma, która działa, która ma pewnego rodzaju obowiązki i wynikające z tego fakty, a ja to jest zupełnie coś innego. I bardzo często jest tak, że to się w ogóle nawet nie styka. Nawet nie dlatego, że ja tam tworzę jakiś sztuczny wizerunek, tylko dlatego, że dla mnie jest naprawdę ważnym, żeby chronić to, co jest we mnie najcenniejsze i takie najdelikatniejsze. I ja często tego nie wystawiam na zewnątrz. Ale moja mama jeszcze nie umie tego oddzielić. Więc ja zawsze ją proszę, żeby nie oglądała nic związanego ze mną i tego nie oglądała. Mieli przyjść na premierę. Pytałam, czy chcą. Chcieli i byliby na premierze, tylko coś tacie wypadło zawodowo. Aha. Ale byliby ze mną, na pewno wspieraliby mnie i oni zawsze mnie wspierają. Wspierają, chociaż gdzieś w któryś z wywiadów mówiłaś, że mama potrafi być bardzo krytyczna. Bardzo. Bardzo krytyczna i że powiedzmy, że krytykuje, kiedy jesteś tak może nadreaktywna, coś tak jakoś mówisz podniesionym głosem. Moja mama krytykuje wszystko. To nie ma znaczenia, czy mówię podniesionym głosem, bo to oczywiście jej się nie podoba. Jak mówię cichym głosem, to co jesteś taka, coś, ale dlaczego masz zły humor? Dlaczego on założył taką koszulkę? Dlaczego on nie przyjechał z kurtką do nas? Dlaczego on nie ma czapeczki? Dlaczego ty te biedne dzieci znowu terroryzujesz? Po co ty chodzisz i opadasz takie rzeczy? Moja mama ma taki specyfik, a z drugiej strony ja absolutnie wiem, że mogę liczyć na jej wsparcie w każdej sytuacji. Tylko ona mówi, wszyscy się tobą zachwycają, ja się nie muszę tobą zachwycać, ja mówię, no? Ja mówię, mama, właśnie nie mogłabyś tak do odmiany się pozachwycać, że się ludzie mnie raczej nie rozpieszczają przesadnym zachwytem. Ja muszę się mierzyć każdego dnia z krytyką. Ale moja mama uważa, że jak ma to po swojej mamie, po babci Helenie, która była dokładnie po drugiej stronie niż moja druga babcia, ukochana babcia, czyli babcia Modesta, która zachwycała się wszystkim, co robię. I w ogóle wszystko było dla niej najlepsze. Najmądrzejsza, byłam najmądrzejsza, najładniejsza, najlepiej śpiewałam, mimo że nie mam głosu. Natomiast babcia Helena była osobą, która twierdziła, że jeżeli coś jest dobrze, to nie trzeba o tym mówić, a jeżeli jest źle, to trzeba krytykować. I moja mama trochę chyba tym przesiąknęła. Ale to jest tak, że rekompensuje mi tą krytykę ogromną troską i miłością, którą ja czuję każdego dnia. Mm-hmm. Bardzo ciekawe, co mówisz. Jest w psychoanalizie lakanowskiej, która jest tam nazwana też psychoanalizą lustra, jest to, że my jakby mamy pamięć ciała, tak mówię tak ogólnie, żeby nie wchodzić, państwa nie znudzić szczegółami. I że my, kiedy jesteśmy niemowlęciem, nie mamy świadomości tego, że istniejemy i w ogóle jak wyglądamy przede wszystkim. I tym pierwszym zwierciadłem, którym się przyglądamy, to są oczy matki. W zależności na tym, jak na nas matka patrzy, czy oczy są wesołe, pełne miłości, zachwytu, niemowlę na to reaguje. I to też widać nawet po ruchach, prawda, że ono się przyspiesza i się jest takie. Natomiast no, chociażby jeżeli mama będzie w depresji poporodowej, czy też nie będzie z jakichś innych powodów się zajmowała, no, będzie, może być inna osoba, która też zastąpi tą mamę, to u dziecka w jakiś sposób w ciele jest zapamiętane, że ono nie budzi, jego wygląd, jego osoba nie budzi radości, miłości, atrakcyjności. I to potrafi podobno być zapisane właśnie jakby w ciele i często to, że się sprawdza, ja pracując w twoim stylu, no, współtworząc na początku, dzięki Krystynie Kaszubie, redaktor naczelnej, to
nie było wtedy agencji modelek, tylko właściwie czasami dziewczyny się zapraszało gdzieś na ulicy, czy szło się na dyskotekę. I czasami były dziewczyny, które były o spektakularnej urodzie, a coś było w nich takiego, że stawały przed tym aparatem i nie było tej chemii, bo one nie czuły swojej atrakcyjności. Mm-hmm. One nie pozowały, one się nie cieszyły swoją urodą. Mm-hmm. One nie wchodziły w flirtowanie z tym obiektywem, za którym stoi fotograf. I powiedzmy, wychodziły dobre, powiedzmy, posągowe zdjęcia, natomiast te dziewczyny też nie robiły właśnie kariery. A to są przychodziła dziewczyna trochę tam, może za krótkie nogi, trochę ten nos za szerokie, natomiast było w niej to taka właśnie samoakceptacja i poczucie własnej właśnie urody. Ja mam takie poczucie bardzo silnego z mojego domu rodzinnego, wyniesionego takiego poczucia, że jestem ważna dla moich rodziców, to jest bardzo ważna rzecz, naprawdę. To jest taka cecha, która daje ci ogromną siłę. Ja to teraz mam z moim mężem, że ja wiem, że jestem dla niego ważna. Ja wiem, że on się o mnie troszczy. To daje niewiarygodną siłę do tego, żeby iść na zewnątrz i działać. Jak masz ten dom, masz ogarnięty ten dom i masz spokój tam w tych najbardziej istotnych rzeczach, to naprawdę masz w sobie siłę. Natomiast jak ja patrzę czasem na kobiety, które pochodzą z domów, które nie były dla nich wsparciem, bo to mogły być dobre domy, ale to nie były domy. Mój tato i moja mama, oni byli krytyczni wobec mnie, ponieważ ja mam takie wrodzone ADHD. To znaczy, ja jestem osobą, która zawsze chce za bardzo. Za wysokie obcasy, za krzykliwe zachowanie, ale to nie wynika z tego, że ja mam potrzebę zwracania na siebie uwagi. Ja po prostu temperament. Tak mam. Tak to jest. Więc moi rodzice mnie hamowali, szkoła baletowa mocno mnie hamowała. Ale z drugiej strony dawali mi takie ogromne poczucie, że jestem kimś wartościowym, że jestem kimś bardzo mądrym. Mój tato zawsze mówił, słuchaj, znając jak wygląda ordynacja wyborcza w Stanach Zjednoczonych, mówił, słuchaj, jak będziesz chciała, to możesz zostać pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nieważne, że nie mam obywatelstwa, że do tej pory nie przebito bańki płci, ale on naprawdę to mówił i ja widziałam, że on naprawdę w to wierzy. I to samo, jak widzisz to u swojego męża, to również bardzo, bardzo ci pomaga. Natomiast jak patrzę na dziewczynek, to nie jest ich wina w żaden sposób. No. Że one muszą walczyć o tą akceptację swoich najbliższych i jak bardzo się skupiasz, bo automatycznie skupiasz się bardzo na najbliższych, to ci już później nie starcza sił do tego, żeby na zewnątrz mieć to. Więc. No to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ten przymus powtarzania, tak, czyli że jeżeli był dom w jakiś sposób psychologicznie, jakaś była patologia, że to się powtarza potem w wyborze partnera, czy w ogóle wchodzenia jakby w rolę, tak, to jest tak zwany ten trójkąt dramatyczny, że się wchodzi w tą rolę tej ofiary i potem takie rzeczy się w życiu powtarzają. Mówiliśmy o Rosji. Każdy z moich mężów był inny. Ja się kiedyś nawet nad tym zastanawiałam. Kiedyś myślałam o tym, że albo brałam kogoś zupełnie innego niż mój tato. Mój tato był cholerykiem. Z wiekiem mu przeszło. Ale jak był młodą osobą, ja mam i konstrukcję fizyczną po moim tacie i jego rodzinie, i konstrukcję psychiczną też po rodzinie mojego taty. I mój tato ma, ich było pięcioro rodzeństwa. I oni są wszyscy bardzo energiczni, tacy trochę choleryczni. I mój tato był bardzo choleryczny. Jak był, to było bez dyskusji, działamy, idziemy, robimy. Ja pamiętam z dzieciństwa taki odruch, że ja zawsze byłam za wolno szłam, za wolno coś robiłam. Pamiętam, kiedyś zatrzymywaliśmy się pod sklepem i tata po to, żebym wyszła szybko z samochodu, żeby kupić chleb. I nie ma znaczenia, jak bardzo bym się starała, żeby to było szybko. Zawsze było za wolno. Za wolno. Zawsze było, no co robiłaś tam przy tej kasie? Co tak długo to trwało? Wiesz, i obiecywałam sobie, że nigdy tego nie zrobię moim dzieciom, bo pamiętam, ile mnie to nerwów kosztowało, jak miałam 12-13 lat. Co robię teraz? Boże Tadeusz, no ile mogę na ciebie czekać? Dlaczego tak wolno? Rusz się, Stasiu. Cały czas popędzam swoje dzieci. I to jest niestety, powtarzamy błędy swoich rodziców i ja powtarzam błędy swojego taty. Jeśli to są błędy, wiesz, no nie najgorzej na tym wyszłaś, że tak powiem. No więc, ale więc, no. Wiesz, trafiło to akurat na charakter osoby, która faktycznie, wiesz... A no tak, bo mogłabyś być tym przygnieciona, tak? Dokładnie. Więc tu się akurat zgrało, ale znam dziewczyny, że szkoła baletowa jest bardzo dobrym przykładem
trudnego przeżycia, długotrwałego, trudnego przeżycia, które potrafi cię zbudować lub albo potrafi cię naprawdę złamać. Mm-hmm. Ja mam przypadki wokół siebie, w swoim środowisku, z mojego rocznika, czy z roczników obok, gdzie dziewczyny naprawdę świetnie zapowiadające się po prostu nie dźwignęły tego psychicznie. Mm-hmm. Ten ciągły krytyk, to ciągłe konfrontowanie się ze sobą, ze swoimi błędami, bo na tym polega. Ta kontrola ciała potworna też. Tak, tak. Przy czym ta kontrola, to ciało to jest tylko narzędzie, no i tak właśnie. Tylko jako narzędzie, tylko cały czas walczysz sama ze sobą, cały czas walczysz z tym, żeby przełknąć pewne rzeczy, cały czas walczysz, żeby poprawić, żeby stanąć, żeby zrobić. Ta szkoła mnie uczyniła niezniszczalną. Znaczy nie ma takiej krytyki na świecie, która by mnie zabiła, poza gdyby coś się działo z moimi bliskimi, to tutaj jestem kompletnie bez... W ogóle bez jakiejkolwiek bezbronności, nie mam maski, nie potrafię się obronić. Gdyby na przykład Radosław zachował się w jakikolwiek sposób nie fair wobec mnie, albo przyjaciele zrobili mi, moim zdaniem, jakąś nielojalność, to ja jestem bezbronna zupełnie. To są sytuacje... No właśnie, bo chciałam o to zapytać, bo jak ty powiedziałeś, że wszelka krytyka, nie ma takiej krytyki, która mnie nie zaboli, wiesz, to tak we mnie aż zrenowało, i co Małgosia mówi, że coś się, wiesz, nie stało, bo to jest jakby, jak mówimy tam, no mnie nic nie złamie. To wtedy to, przyciągamy. No, znaczy, no nie wiem, czy przyciągamy, tylko że rzeczywiście to jakby, no życie nam pokazuje, że no, są momenty, które ja mam na przykład tak, że kiedy jest za dobrze, to ja zaczynam mieć lęki. O, nie, coś tutaj jest. Nie rób tak, bo strach przyciąga. A widzisz, a dla mnie właśnie tak, że ja się ochronię, bo ja sobie przygotuję ten zły scenariusz, okay. I najwyżej po prostu będę... Że on nie wyjdzie. Albo że będę na niego przygotowana, albo będę miło zaskoczona, tak? Ale ja jestem, okay. Ja jestem bardziej, tak, czarnowic. Więc... To jest właśnie coś, co zawsze mnie zastanawia, bo moja mama ma taką skłonność do przewidywania problemów. Mm-hmm. Problem jest taki, że oczywiście te badania, które mówią, że tylko 4% rzeczy, którymi się martwimy, naprawdę się sprawdza, że też głęboko wierzę, że... Myśl kształtuje rzeczywistość i to, jak myślisz, to realnie ma wpływ naprawdę na to, co się wydarzy. I oczywiście jestem daleko od takiego głupiego, pozytywnego myślenia, ale wydaje mi się, ja mam przygotowane różne plany, wiem, co by było, gdyby było, ale nie, staram się na tym nie skupiać. To daje mi też większą swobodę podejmowania pewnych rzeczy, ale jeżeli jest krytyka, to jest trochę tak jak z wojskiem. Masz określoną liczbę ludzi i musisz tymi ludźmi zawiadować. I teraz, jeżeli rzucasz wszystkie, całe swoje siły na front zewnętrzny, to w ogóle ci nie zostaje tutaj. Mm-hmm. I ja mam od kilku lat, dobrych paru lat, praktycznie od początku, jak zaczęłam pracę w telewizji, gdzie świadomie wystawiłam się na pewnego rodzaju osąd zewnętrzny, mam przegrupowanie tak, że wszystkie moje siły są obronne położone tam. I faktycznie, ponieważ mam głębokie przekonanie, że jeżeli kogoś nie kocham, na kimś mi nie zależy, to nie przejmuję się krytyką tej osoby, ale jednak jestem też człowiekiem, więc przegrupowałam sobie siły tam i tu wobec najbliższych nie mam kompletnie żadnej tarczy. Więc jeżeli można mnie zranić, to tylko w ten sposób. Nie ranią mnie portale, nie rani mnie sprawy zawodowe, które mogłyby iść inaczej, albo chciałabym, żeby poszły inaczej. W ogóle nie mam z tym problemu. Natomiast gdyby mój mąż widzę, że coś, to mnie boli. Jak moja mama powie, że na przykład zapomniałam o jej imieninach, bo zadzwoniłam dopiero o godzinie 14, to mnie to boli. To są rzeczy, które realnie mnie bolą. Albo krzywda moich dzieci, jakkolwiek wyrażona. Mm. Powiem takie zdanie, będziesz kojarzyła. Mówimy o rodzinie. Wszystkie szczęśliwe rodziny są takie same. Są takie same. Lew Tolstoj. A tego każda, się a każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa jest na swój sposób. To jest piękne zdanie. To jest piękne zdanie, ale właśnie, bo to było w tej rozmowie właśnie z Kubą Wojewódzkim i z Piotrem Kędzierskim i ty ruszyłaś ten wątek i właśnie bardzo też ciekawie zaczęłaś, bo z takimi didaskaliami, że weszłaś, kiedy po raz pierwszy czytałaś. Tak, byłam w wannie. Tak, byłaś w wannie i w pewnym momencie zorientowałaś się, że woda wystygła. Tak. Tak, i ja się bardzo ucieszyłam, ponieważ ja zawsze przygotowując się do programu z gościem, staram się znaleźć, co mnie z gościem może łączyć i właśnie też, żeby to było. I tak jak przystępowałam do tego, to mówię, no już ten program, miałyśmy takie same zdanie, ale jednak twoje życie tak jest kompletnie inne niż moje i doświadczenia, że będzie trudne. Tylko słyszałam sobie,
Anna Karenina, do której też powracasz co kilka lat i odczytujesz ją inaczej. Za każdym bo razem. Jest to inny wątek. Jak się jest młodym, no to się o tej miłości, prawda, Anny Kareniny Wrońskiego, to jest najistotniejsze, a potem się widzi tam te inne związki. Macierzyństwo. To jest dla mnie najbardziej niezrozumiała sytuacja. Ja oczywiście staram się w historycznych realiach ją osadzić, ale nigdy nie zrozumiem. Jestem w stanie zrozumieć, że weszła w romans z Wrońskim. Tak. Ja niestety jestem bardzo niepragmatyczna w miłości i nigdy nie chciałam być pragmatyczna w miłości. Nie potrafiłabym nawet. To znaczy nie potrafiłabym się tego nauczyć. Ja kocham to, kocham i uważam, że to jest największa wartość miłości. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji w życiu żadnej. Że zostawiasz dziecko dla mężczyzny. Dla mężczyzny. Mhm. Jest to dla mnie taki absurd. I wiesz, że to jest na tyle duży zgrzyt, że on mi za każdym razem, jak powracam, coraz trudniej mi widzę coraz bardziej infantylność jej wyborów. Ja myślę, że w ogóle, wiesz co, że... Kiedy właśnie jakiś kolejny raz czytam, teraz to bardziej jakieś były tam, kiedy Lewin uważa, że jest niewierzący i tam szuka tej drogi do religii, potem nagle w tym wracając z pola tam i nagle zauważa. To jest ciekawa postać, bo najciekawsza tak najciekawsza, bo on jest tak naprawdę głównym bohaterem, dlatego że jakby swoje poglądy Tolstoj włożył Lewina. To jest on i Kitty to jest jego żona. Tak. Natomiast tam właśnie te bardzo różne wątki, które się odczytuje jako ten pierwszy. Natomiast kiedyś przyszło mi do głowy, że takie książki jak Anna Karenina, takie bohaterki, czy z kolei z francuskiej kultury Madame Bovary, takim odpowiednikiem trochę, prawda? Też dramatyczna historia, że gdyby istniała dzisiejsza farmakologia psychiatryczna, to ten rodzaj miłości, chorej miłości w pewnym momencie, czyli jest to wielka namiętność, ale potem ona jest tak destrukcyjna, że osoba zdrowa, ona by się jednak z tego wycofywała albo stała w jakiejś takiej pozycji. Bo ona to jest trochę nie mogła się wycofać. Ale to szło na zatracenie, znaczy mogła to jakoś przyczekać. Znaczy, myślę, że wiesz co, że też tam ktoś mi zwrócił uwagę na to, że ona w pewnym momencie po porodzie bierze morfinę i potem my w tych czasach, jak ona tą karetą jeździ, tam te myśli jej się rwą, że to też jest z tym też związane. Nie patrzyłam w ogóle nigdy pod tym kątem. Mnie też na to ktoś zwrócił uwagę, wiesz, mój przyjaciel. Więc też takie książki by mogły nie powstać, chociaż oczywiście są miłości i samobójstwa z miłości i różne rzeczy, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, ten wątek właśnie, że ona dla mężczyzny... Bo utratę tej pozycji w towarzystwie jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie zrozumieć, że to jest koszt, powiedzmy, miłości. Tak. Im jestem starsza, tym bardziej widzę infantylność pewnych wyborów, tylko ja jestem absolutnie przekonana, że to jest... Że ta książka się dzieli na dwa etapy. Pierwszy jest do momentu podjęcia przez nią decyzji, co wbrew pozorom, jak ja teraz na to patrzę, to nie jest żadna była wielka miłość. Już na pewno nie ze strony Wrońskiego. Nie. Nie, to była, oni się, znaczy ona miała ogromną potrzebę zaszalenia w jakikolwiek sposób. Wroński jej się napatoczył. Znaczy gdyby Karenin był inny. Karenin był trochę słaby, no na maksa był słaby. No ale chyba też musiał po tego Tolstoj tak pokazać, żeby wytłumaczyć trochę Annę. Ale Wroński tam wcale nie zawalczył, tam się nic wielkiego nie wydarzyło z jego strony. Ale ja mam wrażenie, że to jest książka do momentu podjęcia przez nią decyzji i od momentu, w którym ona podejmuje decyzję, że z nim jest, co tak naprawdę jest decyzją, że zostawia dziecko, czego nie jestem w stanie pojąć, to od tego momentu my już wiemy, że to się źle skończy. I bo to jest tak naprawdę zapis destrukcji, tego jak relacje mogą... mieć negatywny wpływ na człowieka. Tylko ja sobie jako matka zadaję zawsze pytanie, czy ja mam prawo być aż taką egoistką, żeby poświęcić dobro swojego dziecka dla swojego dobra. Zawsze jest tak, że mama mówi, Boże, na przykład, mój syn gorączkuje. Naprawdę masz sobie coś takiego, że Boże, żeby na mnie przeszła ta gorączka, żeby on nie cierpiał, to byś wzięła wszystkie choroby świata. I nigdy nie zrozumiem tego po prostu. Jest mi bardzo trudno to zrozumieć, mimo że jestem mamą bardzo się realizującą, nie jestem mamą, która siedzi z dziećmi i klocki układa na dywanie, ale jestem mamą, która by nigdy w żadnej sytuacji nie zostawiła swoich dzieci.
Ja wiem, Małgosiu, że nie lubisz tego pytania, bo nawet też w jakiejś rozmowie, ale już tak weszłyśmy daleko w ten kontekst i wiem, że takie pytanie się pojawiło też w twojej rozmowie z Magdą Mołek, że ona zadała ci pytanie, na ile właśnie czujesz się dobrą matką, na ile poświęcasz czas dzieciom, czy też nie wiem, czy też chodziło o to, że na ile to, że dzieci biorą udział jakby w twoim tym publicznym życiu, tak? Na ile to jest gdzieś naruszenie ich granic, bo można oczywiście mówić, że starsi, to oni w jakiś sposób no, wyrazili na to zgodę i też w pewnym momencie mogą powiedzieć, że nie. Natomiast no, jakby Henryk na to świadomie żadnego nie może wpłynąć. I oczywiście dzieci są różne, ja bo też nie chcę powiedzieć ci, że ja to w jakiś sposób oceniam. Mhm. Jak z moim synem, on miał chyba 3 czy 4 lata, gdzieś poszłam na jakąś tam premierę jakiejś książki i akurat wtedy no, też bardziej się pokazywałam, w związku z tym jakieś tam zaczęły mieć robione mi zdjęcia, on zaczął się potwornie wykrzywiać i mówiła, mama, ja nie chcę być sławny. Więc w ogóle on jest taką osobą, która by tego nie chciała. To nie, to moi chłopcy w drugą stronę. W drugą stronę, czyli, tak. czyli mają tą potrzebę. Wiesz, u nas samo budowanie, jakby sam początek social mediów i wszystkiego przyszedł w bardzo naturalny sposób. To jest trochę tak, że pojawiła się jedna rzecz, pojawiła się druga. I ponieważ jakby moja ta zewnętrzna działalność jest takim zapisem tego, co się dzieje w moim życiu, bardzo ciężko by mi było po prostu ich z tego wyrugować. I oni by też nie bardzo chcieli. Oni w ogóle nie mają takiej potrzeby, żeby nie robić nam zdjęć, czy nie pokazywać, czy coś. Jakby... Ponieważ to nigdy nie był jakiś problem w naszym domu, nigdy też, szczerze mówiąc, jakoś dogłębnie się nad nim nie zastanawialiśmy. Wiem jedno, że nie miałabym czasu na to odwracanie główki tyłem. Zawsze mnie to zastanawia. To po co w ogóle pokazywać? To po co w ogóle? To albo naprawdę realnie. Ja znowu się odzywa to moje od ściany do ściany. Ja nie potrafię tak działać w taki sposób, że trochę tak, a może jak poćwiczę, to trochę, a jak będę na diecie, to zjem sobie ciastko. Nie, znaczy to jest tak, że albo naprawdę luz pas, kompletnie nic nie robię, wszystko jest okej, okay, ale jak już się biorę, to biorę się w 100%. I tak samo jest trochę tutaj z tym, że zawsze mnie zastanawia, że te młodo, świeżo upieczone mamy, na początku w ogóle nie pokazują dzieci. W ogóle te dzieci są tyłem, mają naklejki na buzi. W ogóle zresztą jest to dziwne strasznie dla mnie. Ale przecież to dziecko się zmienia co pół roku, wygląda zupełnie inaczej. Bo jeszcze rozumiem, że ktoś to robi ze względu bezpieczeństwa. Ale później, ponieważ to jest bardzo kłopotliwe, naprawdę, odwracać te dzieci ciągle, albo udawać, że ich nie ma, albo... To jest wtedy zwracanie uwagi. U nas bardzo często te materiały pojawiają się po prostu przy okazji. Siedzimy razem, cyk, coś robi. I one w naturalny sposób są częścią naszego życia. Nie potrafiłabym tego robić inaczej, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, nie mam większej ambicji, nigdy to nie tworzyło problemów. Gdyby był, to może wtedy bym się nad tym zastanowiła. A tak to po prostu jest jak jest. My jesteśmy taką, a nie inną rodziną. To jest trochę tak, jakby udawać, że jesteśmy kimś innym. A powiedz, bo też się domyślam, że właśnie jeżeli właśnie tak pozytywnie podchodzisz do życia i wszystko wskazuje właśnie, że właśnie tak jest, chociaż masz tą część, którą chronisz i która jest delikatna, że tutaj masz ten pancerz chitynowy, a tutaj już masz sam miąższ, kiedy dotyczy to osób, którym ufasz, które kochasz, to czy myślisz czasami tak, że... To, co właśnie stworzyłaś, pewną strukturę i w rodzinie, i z tą strukturę zawodową, i zaraz przejdziemy do bardzo ważnej twojej działalności właśnie fundacji, że domyślam się, że się nie zastanawiasz, że na przykład w życiu tak, ojej, ma, mogłam tak zrobić, a to jakbym tak zrobiła, to by było, że nie zostawiasz w ogóle za sobą, prawda? Zostawiam za sobą. Właśnie, że idziesz i niczego ale wiesz, nie... Ale to wynika z braku czasu. Z takiego... Oczywiście, jeżeli mam poczucie, że dotknęłam swoim zachowaniem kogoś bliskiego, to potrafię o tym myśleć, że mogłam inaczej się odezwać. Na przykład po bardzo ciężkim zespół, z którym pracuję, to są ludzie, z którymi pracuję od bardzo dawna, ufam im w 100%, właśnie dlatego, że przeszliśmy przez bardzo wiele rzeczy razem. I
ponieważ ja nie mam czasu, bardzo często komunikuję się niezwykle skrótowo. Gdyby to nagrać, myślę, że musiałabym się gęsto tłumaczyć, ponieważ ta komunikacja między nami bardzo często jest oparta na krótkich, wypowiedzianych zdaniach. Mhm. I ja też mam tak, że z tymi, z którymi czuję się naprawdę bezpiecznie, pozwalam sobie na okazywanie prawdziwych emocji. Jak mnie coś wkurzy, to mnie coś wkurzy, jak jestem czymś zachwycona, to jestem zachwycona. Ale przez to moją nadekspresję, na przykład okazywanie złych emocji, potrafi być nie, to jest niemożliwe, w ogóle najgorzej i w ogóle. I potem przychodzę do domu, właśnie jak się położę, przeczytam tego Twittera, to sobie tak myślę, że kurczę, może byłam za szorstka, może byłam. To takie wątpliwości mam. Wtedy dzwonię, Beatko, wiesz coś. Albo, a to się domyślam. To może o którą matkę chodzi, która jest po prostu krainą łagodności. Ja w ogóle otaczam się łagodnymi ludźmi. Trzeba powiedzieć, to jest Beata, która... Tak, jest moją makijażystką. Ja też nieraz korzystałam. Tak, tak, bo jest wybitną makijażystką, ale też jakby w moim przypadku jest osobą mającą dużo większą rolę. Kojącą. Tak, bardzo kojącą. I znamy się od bardzo dawna, przechodziła ze mną przez różne etapy i ja się czuję niezwykle bezpiecznie. Bardzo cenię sobie długotrwałych współpracowników i takimi się otaczam. Ale nie ma we mnie w ogóle zwątpienia w to, co robiłam kiedyś, że mogłam to zrobić inaczej. Ja mam w sobie taką, to jest straszna cecha, ale z drugiej strony bardzo z niej czerpię takie głębokie przekonania o swojej mądrości. Naprawdę. I wiem, że ludzie tak mnie postrzegają, ale ja mam takie naprawdę głębokie poczucie tego, że wiem, co robię, że moje relacje są kształtowane tak, jak chcę. Nawet jeżeli moje relacje zakończyły się porażkami, to i tak one... Coś ci dały. Coś mi dały. Mhm. I nie mam na przykład takiego myślenia, że mogłam zostać za granicą, albo mogłam pójść na inne studia. W ogóle nawet nie potrafię, nawet jakbyś mnie teraz poprosiła, żebym tak zrobiła, to ja nie umiem, nie mam takiego schematu myślenia. Bo wiesz co, bo właśnie kiedy ja tak myślałam o tobie i właśnie też o czymś takim, bo ja bardzo, ja jestem taką, że ja się lubię nękać. Tak zwane sadystyczne superego. Tak myślałam sobie właśnie o tej Małgosi, którą poznałam te kilkanaście lat temu, właśnie tej, która sobie wyobrażam, że była w garniturze i taka właśnie prawniczka z amerykańskiego filmu. I takie myślenie właśnie, kiedy ty przechodziłaś tą całą metamorfozę, doszłaś do takiego momentu w życiu, kiedy jesteś rozpoznawalna, chcę cię zaprosić do pierwszego odcinka rozmowy. Właśnie nie tylko wiem, że masz coś do powiedzenia, ale też przez to, że jesteś osobą bardzo popularną. Ale też popularną też z powodu jakby też swojego wyglądu. Kontrowersji. Kontrowersji, ale wiesz co, wyglądu, bywania, celebrowania pewnych rzeczy. I gdzieś sama to powiedziałaś. Ja chciałam to pytanie inaczej zaś, ale ty mocniej sama powiedziałaś, że ja siebie uważam za osobę mądrą, chociaż tam inni tak nie uważają, tak, czy może ktoś tak wątpić. Czy ty wiesz, jaka może być przyczyna tego, że ludzie cię nie postrzegają jako osoby mądrej, tylko postrzegają cię właśnie z powodu tego, że przez tydzień Instagram czy pudelki żyją jakąś kwestią, że najpierw czy wyglądałaś świetnie w tej sukni, ile metrów było uszyte, a potem skąd ta sukienka była i znowu jest jakaś gównoburza i przez to się postrzega Małgorzata Rozenek, to jest ta od tych sukienek, czy od butów, czy czegoś takiego. Tak. Wiesz co, to jest tak, że jest coś takiego, jak kształtowanie wizerunku i na pewno są osoby, które potrafią robić to świetnie. Ja nie mam tej umiejętności. To znaczy nie mam umiejętności kształtowania swojego wizerunku po to, żeby ukształtować go w jakimś kierunku. Mhm. Ponieważ to wymaga czasu i kombinowania. Nie mam tego czasu i nie potrafię kombinować. Natomiast mam sobie taką niezwykłą zdolność, to wynika zresztą z badań, które moja stacja przeprowadza raz na jakiś czas, że mam niezwykle silny procent oddziaływania na emocje. To znaczy, mnie albo ludzie naprawdę lubią, ja mam całą rzeszę bardzo oddanych fanek, które pozwalają mi realizować się na bardzo wielu polach, lub ludzie mnie naprawdę nienawidzą. I to polaryzowanie bardzo silne, ale też to jest jakby jedna rzecz, że jedni tak, jedni tak. Tylko teraz procentowo z tej całej puli ludzi to jest
każdy ma jakieś zdanie. Znaczy jak zapytasz, to każdy ma bardzo często negatywne. Są też takie osoby, które mają pozytywne, ale jakby chodzi o to, że to wzbudzanie, zainteresowanie jest moją cechą. To nie zaleta, to nie zwa, to jest po prostu moja cecha, która mnie opisuje. I ja widzę bardzo często po treściach, które publikuję, że na przykład bardzo dużo większym zainteresowaniem cieszą się treści lekkie. Ja jako fundacja robię bardzo dużo rzeczy. Teraz 2 czerwca będziemy w Parlamencie Europejskim wraz z inicjatywy premier Kopacz, razem z europosłem Marukowiczem, czyli twórcami programu refundacji in vitro 2013-2016. Lipiec 2013. Dokładnie, który był ogromnym sukcesem i został zakończony jedną decyzją ówczesnego ministra zdrowia. Konstantego Radziwiłła. Dokładnie, który sam ma ogromne szczęście być biologicznym ojcem 7 dzieci poczętych drogą naturalną, więc trochę syty głodnego nie zrozumie i mam wrażenie, że tutaj taka decyzja była i bardzo wiele polskich rodzin, 1,5 miliona par. Boguś, jeśli mogę, bo chciałabym, żeby z tego zrobić ważne, ale zaczęłaś mówić o tym, że właśnie ludzie odbierają cię, ja zapytałam, dlaczego nie odbierają cię jako, jak uważasz, że może nie odbierają cię jako mądrej. Powiedziałeś, że oddziałujesz bardzo silnie na emocje. Na emocje. Na emocje i w związku z tym są też skrajne opinie na twój temat. I łatwiej jest też, ja mam taką cechę i to jest cecha, która jest jakby cechą, która jest przypisana mi, do mnie jako do człowieka, niezależnie od tego, na jakim etapie byłam życia. Z jakiegoś powodu budzę irytację. I ja już mam to przeprocesowane w sobie, ja wiem, że tak jest, wiem o tym od lat. Wiem, że są pewne środki zaradcze, które mogłabym wprowadzić. To jest też kwestia gestykulacji, takiego dyktatorskiego trochę sposobu mówienia, przejmowania przestrzeni. To są rzeczy, które jesteś... Potrzeba kontroli. Potrzeba kontroli, pewnego rodzaju maszynowość, automatyzmem w życiu. Wiesz, niestety też brak zrozumienia dla słabości innych. To jest cecha, która niestety jest bardzo widoczna. Ty możesz nawet nie być tego świadoma, ale jeżeli jest w tobie pewnego rodzaju niezrozumienie, coś, co ja nazywam nielalusiowaniem, to niestety ludzie bardzo często odbierają to, mimo że tak nie jest we mnie, w mojej głowie. Ja naprawdę szanuję wszystkich ludzi i mam ogromną potrzebę dbania o ludzi wokół siebie. Mm-hmm. Tylko to jest trochę tak jak moja mama, nie potrafię, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. I przestałam już z tym walczyć bardzo dawno, bo całą energię, którą wykorzystuję na realizowanie swoich celów, musiałabym znowu, tak jak te wojska do ochrony, musiałabym przegrupować na zmienienie siebie. Mm-hmm. Nie zmienię już tego. Może w przyszłym życiu będę łagodniejsza, mniej irytująca, cisza, mniej gestykulująca. W tym odnalazłam miejsce i bliskich, którzy nie tylko to akceptują, ale wręcz kochają. Mój Radosław ma takie coś, że patrzy na mnie. Ja widzę, że jemu się to podoba. On po prostu... więc ja nie mam jakby potrzeby, żeby to zmieniać. Moi synowie wiedzą, że mają taką mamę, jaką mają. Mhm. I są na przykład niezwykle opiekuńczy wobec mnie i też tacy, na przykład jedna z piękniejszych rzeczy, jaką usłyszałam od mojego syna, nie było mnie, ja bardzo się często staram naprawdę wracać wcześniej do domu. Ja od godziny 18 już chcę być w domu, naprawdę, żeby bo dzielę ten czas zawodowy na czas prywatny, bardzo tego pilnuję. I Stasia do mnie mówi, o jak dobrze już wróciłaś, bo jak ciebie nie ma w tym domu, to nie ma życia. Mm-hmm. A ja wprowadzam tym swoim huraganem, tym chaosem, tą nadpobudliwością, tutaj stawiam coś na gazie, tu im robię obiad, tu coś krzyczę, Tadek, odrobiłeś lekcję. I dla nich, wbrew pozorom, nie jest to męczące, tylko to jest takie życie. I ja mam stworzoną tą swoją taką bardzo bliską bańkę. I trochę nie mam też w związku z tym potrzeby zmieniania tego. Ale wiesz co, to jeśli chodzi właśnie o życie osobiste, i to bardzo dobrze rozumiem, że moja mama podobny temperament, też chodziła do szkoły baletowej, była tancerką. Ja wiem, bo ty powiedziałeś, że myśmy się kiedyś, ty nie pamiętasz tego, myśmy się poznały w szkole baletowej. Aha. Na 3 piętrze. Byłaś z mamą, twoja mama chodziła na zajęcia z baletu dla dorosłych. No tak, bo ona to, koleżanki po prostu z baletu i miały panią komentatorkę, która też wcześniej grała i ona, panie około 70 w
Twoja mama robiła tak ogromne wrażenie, była tak niezwykle, właśnie była taką kobietą, która się pojawiała, była piękna, pojawiała się i było wiadomo, że jest. Tak, podobny temperament, ekspresja na ciebie też, ale też właśnie choleryczna bywała, więc tak. Tak, to jest cecha, z którą walczę, bo mam wrażenie, że moi synowie potrzebują trochę takiej łagodności i ich tato i Radosław daje im bardzo dużo spokoju, bo moi mężczyźni zawsze są bardzo spokojni. Czyli to jest ta wspólna cecha, co mówię, że są zupełnie, zupełnie różni, ale, ale coś ich łączy. Ja bardziej myślałam, wiesz co, też o życiu zawodowym, że to, co wybrałaś i jest ta fundacja i to jest takie, powiedziałabym, coś bardzo ważnego i stabilnego. Natomiast właśnie to, że jesteś gwiazdą, jesteś niektórych postrzegana, prawda, celebrytką, czyli tego, czego ja się nie obrażam na to nie obraża się. Śmiało możesz. Tak. I wiesz co, i ja pamiętam, że też w czasie studiów czytałam jakiś tekst Umberto Eco, który mi w ogóle wtedy nic nie mówił, ponieważ to była rzeczywistość, wiesz, lat 80. w Polsce. Tak. I to był jakiś taki esej o celebrytach i gwiazdach. I że to jest zjawisko, które jest znane od starożytnego Rzymu, Grecji i Rzymu. Tak. Taką rolę pełnili półbogowie. Czyli oni byli śmiertelni, ale dosięgali Olimpu. I w tych wszystkich, całej tej mitologii jest to, że oni tego Olimpu dosięgają, ale potem można ich strącić z tego Olimpu. Ludzie i to, i że to jest jakby, cały czas jest to, żeby powinna być, kogoś się idealizuje, jest to najpiękniejszy, najmądrzejszy, najcudowniejszy i tak dalej. Niech się tylko trochę nóżka powinie i już zdeptać. Bo ludzie mają... Niektórym się wybacza, a niektórym się już potem już nigdy nie wybacza, już się nie podniosą. Wiesz, i czy ty tego się nie boisz? Nie, w ogóle, znaczy inaczej, znowu, to jest to, o czym rozmawiałyśmy, nie myślę o tym, jakby robię swoje i już przeszłam tak wiele różnych etapów w życiu, że wiem, że wiem już, jak tym nawigować, przy czym ostatnie wydarzenia z ostatniego roku, nasze show biznesowe pokazują, jak niewiele trzeba, żeby postawić pewne osoby w niezwykle trudnej sytuacji. I w ogóle zauważam teraz taką potrzebę takiego napędzania negatywnych emocji. Mam wrażenie, lubują się trochę właśnie w takim dojeżdżaniu innych. To dotyczy celebrytów, to dotyczy polityków, to dotyczy w ogóle osób, które w jakikolwiek sposób, uwaga, są nagrodzone uwagą innych. Bo ludzie mają taką tendencję, że jeżeli ja nagradzam cię swoją uwagą, to mam też prawo od ciebie wymagać pewnych rzeczy. I ja od początku inaczej. Jak zaczynasz na przykład od prowadzenia Dzień Dobry TVN albo programu o książkach, to inaczej kształtuje się twoja kariera, a zupełnie inaczej, kiedy zaczynasz, będąc prawnikiem, prawie doktoratem, od programu o sprzątaniu domu. I mój plan, który sobie założyłam, wchodząc do telewizji, jak już okrzepłam i zorientowałam się, o co chodzi mniej więcej, był taki, żeby się od tego odkleić. I wszystko, co robię, temu służyło. I to mi się udało. Raczej odkleić się od czego? Od perfekcyjnej pani domu. Która oczywiście jest wszczepiona we mnie, zawsze będzie i cieszę się bardzo, bo to jest... Ja byłam perfekcyjną panią domu w tamtych czasach. Nadal jestem, szczerze mówiąc. Nadal mam tą taką potrzebę przebywania. Ale ty w ogóle jesteś prymus trochę, więc... Ale właśnie w szkole nie byłam prymusem. Ale nie, ja mówię prymus w sensie charakterologicznym, w sensie pewnego... Niby tak, ale nie, bo są na... właśnie wiesz, że sama się nad tym zastanawiałam, że ja nie jestem takim typowym prymusem. Mój najstarszy syn jest. A ja jestem taka, że jeżeli coś mnie bardzo zaciekawi, to w tym jestem prymusem totalnym. Ale nie mam najmniejszego problemu, żeby odpuścić pewne rzeczy, które może powinnam bardziej, ale je odpuszczam. Ale jeżeli zaczynasz programem o sprzątania, to bardzo trudno ci jest później poprowadzić program o tym, o tym, o tym. A mi się to udało. Co więcej, powoli, świadomie realizuję te zamierzenia, które miałam rozpisane na lata. Spotkamy się za 10 lat. Ja ci powiem na ucho, co chcę zrobić za 10 lat. Spotkamy się za 10 lat i zobaczymy, czy mi się udało to osiągnąć, bo teraz jestem na etapie realizowania tego, co będzie za 10 lat. I
tylko myśl o rzeczach, na które masz ty wpływ. I nie mam wpływu na to, co ludzie myślą na mój temat. W sensie nie chcę mieć, znaczy przeżywać swojego życia, zastanawiając się, co inni o mnie pomyślą. Mhm. Chcesz myśleć, że jestem głupia? Myśl, to jest absolutnie twoje prawo. Tak samo jak moim prawem jest założyć 50 metrów tiulu, bo mam na to ochotę. Bo szczerze mówiąc, w zwykłej czarnej sukience to ja chodzę do teatru. Ja na bal chcę iść w 50-metrowym trenie. I ja... Słuchaj, znowu pokazuję mamie sukienkę, mówię, taką będę miała sukienkę. Mama, no nie, no znowu coś wymyślisz. Boże, ty, ja to już myślę, że ty chyba lubisz, jak cię ludzie krytykują. No przecież to łatwo jest wymyślić, jaka będzie reakcja na ten temat. Ale z drugiej strony, dlaczego ja mam sobie odbierać przyjemność z życia w taki sposób, w jaki chcę żyć? Jak jechaliśmy kamperem, żeby było jasne, w drugą stronę to też. O matko, po co wy jedziecie tym kamperem? A na pewno oszukujecie, a na pewno tam ktoś jedzie za wami. Nie, w ogóle nie myślę o tym, co myślą inni. I to jest też ogromna moja siła, ale co za tym idzie, potrafię też niestety, to buduje też pewnego rodzaju fałszywy obraz mnie. Podam ci przykład. Jak pokazywałam, bo taki był moment, że siedziałam z Heniem dużo więcej, on się pojawiał w związku z tym na moich socialach, to było, że kupczę dzieckiem. Mm-hmm. Od jakiegoś czasu, będąc w wirze przygotowań, i które naprawdę zajmują bardzo dużo czasu, wchodzę do domu, odkładam telefon, a automatycznie dużo mniej jest dzieci, było dużo mniej dzieci w tamtym momencie, to było, że zaniedbuję chłopców. Mm-hmm. Nigdy nie jest dobrze. Nigdy nie jest dobrze. Jak przytulam, stoję z trzema swoimi synami, przytulam Henia, to jest, że faworyzuję Henia, a nie lubię starszych. Mhm. Jak całuję starszych, to jest, że niech pani ich nie ośmiesza takimi gestami, bo to są już prawie dorośli ludzie. Więc jak zdasz sobie sprawę, bo ja na początku myślałam, że jak będę słuchała tej krytyki, to wyciągnę konstruktywne wnioski, one mi coś powiedzą i ja będę mogła to poprawić, ale one nie mówią o mnie. One mówią o ludziach, którzy krytykują, to jest ich przekonania. No tym bardziej, że właśnie sam powiedziałeś, że to są emocje, a nie właśnie jakieś merytoryczne rzeczy i ktoś projektuje też różne rzeczy, ale no też jesteś świadoma, że pewne rzeczy wywołają jakąś reakcję i mówisz sobie, to jest trudno, albo czasem może przeżywasz. Słuchaj, to jest trochę show biznes. No to jest, tak. Zobacz, musi być element tego show. Oczywiście. To jest też pewnego rodzaju cecha charakteru, to jest tak jak, ja bym nie mogła być dobrym lekarzem, mimo że niewiarygodnie cenię lekarzy, bo mam pewne cechy psychologiczne, które powodują, że wiem, że bym była fatalnym lekarzem. Mm-hmm. Ale uważam, że byłabyś bardzo dobrym prawnikiem. Takim. Bardzo. Byłabyś bardzo dobrym prawnikiem i też moje pytanie takie, czy ty niczego nie żałujesz w życiu? Chodziło prawo. Trochę chodziło tak, że ja sobie tam właśnie różne rzeczy myślę, że z jakiejś tam drogi zrezygnowałam w swoim życiu, że właśnie to moje... Pierwsze spotkanie, jak uważałam właśnie z tobą i zobaczenie ciebie tak właśnie takiej, wiesz, konkretnej. No i właśnie tak są takie filmy, gdzie ta rozprawa sądowa i te mowy i takie zadziałanie psychologiczne i emocje, które się wywiera, co to jest moim zdaniem straszne, że właśnie na emocjach tej ławy przysięgłych, tych 12 gniewnych ludzi, że trzeba ich przekonać i czy ten prokurator bardziej przekona, pokazując drastyczne zdjęcia tam jakichś zamordowanych osób, czy drugie. Anglosaski. Akurat tak, to jest Polsce... Tak, ławnicy, tak, tak. Nie, sędzia decyduje. Ale wiadomo, że też pewne rzeczy, które się dzieją, no to medialnie też podgrzewają jakieś sprawy, szczególnie karne, czy tam związane z polityką. Ale, czy nie żałuję prawa? Czy nie żałujesz prawa, ale jeszcze co, w jakim sensie? Bo jesteś, powiedziałam, w bardzo dobrym momencie swojego życia. To jest dobry czas. Ale kiedy mówimy o czasie, to też gdybyś była prawnikiem, czy też lekarzem, tak jakbyś mówiła, że byłabyś niedobrym, to w takich zawodach czas działa na naszą korzyść. Na korzyść. Mamy większe doświadczenie, zdobywamy jakieś tam kolejne stopnie. Natomiast będąc osobą, która żyje też w jakiś sposób... No, z popularności. Mm-hmm. Jesteś też osobą, która jest narażona, nawet będąc... Na spadki tej popularności. Na spadki popularności, znudzenia się, tak? I tutaj nagle pojawi się jakaś nowa Małgorzata Rozenek i te emocje pójdą w tamtą stronę. Ale tak się dzieje każdego dnia nasza, powiedzmy, arena show biznesowa zmienia się i układa się od nowa, ale jak mówiłam, że jestem osobą mądrą, to nie chodziło mi tylko tak sobie. Czas, który ja
wykorzystałam do budowania swojej marki osobistej. Muszę ci powiedzieć, w totalnym sekrecie, nie wiem kiedy ten odcinek będzie miał premierę, ale właśnie zostałam uhonorowana miejscem drugim przez magazyn Forbes za rozwój marki osobistej, ponieważ to są rzeczy mierzalne. Tylko ja, ludzie właśnie widzą tylko ten totalny wierzchołek, myśląc, że ta popularność to jest 100% mojego życia. Bardzo mało osób wie, że ja w tym czasie, w którym właśnie jedni zajmowali się 50 metrami moich tiulów tutaj, że pokazałam za dużo biustu, ja w tym czasie kupowałam udziały w spółce medycznej. 7 mam walne zgromadzenie akcjonariuszy, na które idę. No przede wszystkim też pokazujesz się, ponieważ masz swoją markę modową, w związku z tym też... Stworzyłam markę ubraniową, tak, która okazała się bardzo dużym sukcesem komercyjnym. Ze względu na markę odzieżową stałam się przez zupełny przypadek... I twarzą. Jej twarzą, ale też udziałowcem. Kupiłam udziały w firmie produkującej opakowania, kartony, bo w pewnym momencie mieliśmy po prostu kryzys z kartonami i jedyną drogą do tego, żeby mieć je odpowiednio szybko, a to był sam początek dramy, nie chciałam zaczynać fuck-upem, więc po prostu kupiłam miejsce, w którym te kartony się produkuje. I tego typu spółek, catering i inne kosmetyki, spółek powiązanych świadomości ludzkiej ze mną i takich kompletnie niepowiązanych świadomości ludzkiej ze mną, jest wiele. Te 10 lat, bo dziś w tym roku mija 10 lat od mojego bycia na tym rynku, było absolutnie czasem nie pokazywania butów na Instagramie, tylko budowania siły, co by było gdyby. Tylko, że znowu, co by było gdyby. Gdyby nie było telewizji, to jest YouTube. Gdyby nie było YouTube'a, są inne drogi. I popularność, na przykład podam przykład jakiegoś nierozważnego zdania, które padło, mieliśmy ostatnio w tamtym roku parę takich niepotrzebnych afer, to też jest znowu w mojej głowie świadomość, że ja to przeczekam. Ja przeczekałam wiele takich burz. Po prostu tylko musisz mieć tak, po pierwsze musisz mieć gdzie przeczekać, czyli musisz mieć tych bliskich, którzy po prostu przykryją cię tym szałasem bezpieczeństwa, troski. Tak. I musisz mieć za co przeczekać. I to była pierwsza rzecz, na którą budowałam, jak zaczęłam. Ja nie wydawałam wbrew temu, co się wydaje, tylko te wszystkie środki próbowałam w mądry sposób inwestować. I to poczucie takiego bezpieczeństwa, które mam, i też wsparcie męża, które mam, i tego, że razem połączyliśmy siły i razem budujemy pewne rzeczy, daje takie poczucie właśnie, że nie muszę się tak bardzo tym wszystkim przejmować. Ja nie jestem chora na popularność. Rozumiem. To popularność jest na twoim narzędziem, a nie celem. Czyli można powiedzieć, Małgorzata Rozenek, bizneswoman? Oj, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. My teraz odbieramy w Berlinie 8 czerwca na takiej gali przedsiębiorczości polskiego biznesu, zrobioną przy ambasadzie polskiej w Niemczech, nagrodę za rozwój. Nasza marka bardzo ładnie się rozwija, stabilnie się rozwija, w niezwykle trudnym czasie się rozwija. Ale to widzisz, jedno z największych moich mądrości jest dobór ludzi wokół siebie. Jakby to, kto z tobą współpracuje. Z parę biznesów, które były w założeniu lukratywne, ale ja czułam, że ja nie chcę pracować z tymi ludźmi. I zawsze ta intuicja, którą zresztą mój tato pozwalał mi pielęgnować, i Radosław, który... Znaczy, wiesz, ja czasem może to źle, może są jakieś okazje, które mi przeszły koło nosa, ja tego nie wiem, ale ja czasem czuję, że nie, że nawet jak to najlepiej brzmi, ja nie chcę, po prostu nie chcę, to nie jest czas, to nie jest miejsce, to nie są te osoby. I dzięki temu mam ogromny też komfort w prowadzeniu swoich biznesów, bo tam są ci ludzie, ci moi współpartnerzy, którym ufam bezgranicznie. I jeszcze wiesz, że mnie nikt w życiu nie oszukał. I teraz, czy na takich ludzi trafiasz, takich wybierasz, czy... Właśnie nie wiem. Mi się wydaje, że mam sobie zupełnie nieuświadomioną mądrość przekazaną mi pewnie przez rodziców, jeśli chodzi o wybór ludzi, bo nawet patrząc na prywatne relacje, można by powiedzieć, no trzy małżeństwa, to znaczy, że same porażki. Ja nie uważam tego, żeby to były porażki. Nie mam bardzo silnego grona, w sensie dużego grona ludzi wokół siebie, świadomie.
ale tych, których mam, no to wiesz, to, i jakby to są ludzie, którzy, z którymi my się rozumiemy. Hmm. I to jest ważne. Oni dają mi siłę. Myślę, że to jest taki moment, żeby rzeczywiście zamknąć, ponieważ miałyśmy rozmawiać godzinę, chyba rozmawiamy nie, dwie. Tak dobrze, tam się świetnie się rozmawia i jeszcze może rzeczywiście się spotkamy i porozmawiamy jeszcze na inne tematy, ale teraz tak, żeby domknąć się, że ten tytuł programu Gwiazdozbiór, no i to świetny wiesz. I ma to wiele, wiele znaczeń, prawda? Bo gwiazdy jako właśnie osoby słynne, ale też po prostu gwiazdy planety. I ty jesteś taka może taką pod tą szczęśliwą gwiazdą, w jakiś sposób też urodzona. I też, że no, dobierasz... Wiesz, jest takie zdanie, które zawsze próbuję znaleźć źródła tak naprawdę, bo bardzo dużo osób sobie je przypisuje i albo jest przypisywane dużej ilości osób, ale jest takie zdanie, które mówi: wybrałam, żeby być szczęśliwa. I ja wybrałam, żeby być szczęśliwa. I to nie jest tak, że moje życie nie ma kłopotów, to nie jest tak, że nie borykamy się z tym, z czym inni ludzie się borykają. Absolutnie tak, jeszcze mając troje dzieci, starszych rodziców, psy, relacje, pracę taką, jaką mamy. My naprawdę żyjemy w dosyć stresującej sytuacji, ale ja wybrałam, żeby być szczęśliwa. I to jest naprawdę kwestia wyboru. No, powiedziałabym, że jest to kwestia wyboru, choć dzisiaj mówi się, że tak naprawdę wszystko zależy i tak naprawdę tej psychoterapii i różne jakieś rzeczy, że tak naprawdę to jest taka neurofizjologia mózgu i tej ilości tam dopaminy i serotoniny i tak dalej. I że są dlatego, nawet jak się patrzy, nie wiem, kupujesz czy bierzesz pieska z jakiegoś tam, z jednego miotu i patrzysz, że jeden po prostu najszybciej biega, jeden się boi, jeden śpi i że każdy z nich ma jakby ale ten temperament wdrukowany, chociaż są z tych samych rodziców. Ale powiem ci, że to jest bardzo mądre, co powiedziałaś, bo ja pamiętam pierwszy mój szok totalny, że jakby ja nie mam kontroli nad sobą, jakby nie mam wyboru nad sobą, było kiedy urodziłam pierwszego syna. Ja wspominam czas połogu strasznie. W przypadku każdego z synów, ale w przypadku pierwszego szczególnie, bo ja byłam karmiona taką... my jesteśmy kobiety karmione takim, że macierzyństwo jest super, że bo jest super i jest wspaniałe, ale nie tylko, ale jest potwornie trudne. I ja pamiętam, jeszcze miałam to takie poczucie właśnie odpowiedzialności, że mogę zrobić wszystko, mogę się rozwieść, mogę zmienić nazwisko, mogę zmienić płeć, mogę, nie wiem, wyjechać, wiesz, zrobić cokolwiek, ale już teraz nie zmienię tego. Że to dziecko jest ode mnie zależne do końca życia. I pamiętam, jak mnie to dojechało w tej trzeciej dobie, czyli wtedy, kiedy zaczyna się ten baby blues i nagle ja zaczynam, w mojej głowie zaczynają się dziać rzeczy, które są kompletnie ode mnie niezależne. Słuchaj, to było niesamowite, przecież ja byłam przeszczęśliwa. Dziecko, które dzięki metodzie in vitro pojawiło się na świecie, no wyczekane, wyproszone. Tak, a ja zdrowe. Zdrowe, piękne, nie mam kłopotów żadnych, wszystko jest cudownie, siedzę na tym wymarzonym fotelu do karmienia, wszystko mi pasuje. A nagle coś dzieje się w mojej głowie, co mi się nie skleja z rzeczywistością, ale jednak nie mogę... I nie znasz siebie takiej. Bo nie znasz siebie takiej, bo co innego... I nie wiem, co robić. No. I nie wiem, jak się zachować. I oczywiście włącza się taki krytyk na zasadzie, przestań tak myśleć, dlaczego tak myślisz? Dlaczego nie jesteś szczęśliwa? I wtedy do mnie dotarło, że coś takiego jak depresja jest po prostu... Bo mamy taką tendencję do spłycania tego problemu, a ja mam wokół siebie w środowisku swoim, moich najbliższych przyjaciół, osoby zmagające się z tym problemem i to jest naprawdę strasznie ciężkie. I ja mam, i to powiedzenie, że wybrałam, żeby być szczęśliwa, jest trochę taką naiwnością dziecka, którego życie nie doświadczyło i któremu organizm nie dał jakichś, wiesz, wybitnych wyzwań. Czy na koniec chciałabyś tak coś od siebie powiedzieć do widzów? Wiesz co, ja przede wszystkim bardzo bym chciała podziękować tobie za tą rozmowę. Ja dziękuję. Zawsze to jest ogromna przyjemność, żeby móc porozmawiać z kimś, kto zapyta cię o wartościowe rzeczy i kto się skupi na rzeczach naprawdę ważnych, a właśnie nie na łapaniu za słówka albo na kolorze butów. Ale przede wszystkim to bym... Chciałabym, żeby każdy, słuchając tej rozmowy, miał takie poczucie, że naprawdę
sam może kreować bardzo wiele rzeczy wokół siebie. I to jest naprawdę kwestia tego, żeby w głowie sobie przełożyć na to, że dam radę, a nie będę próbować. Małgosiu, bardzo ci dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Za zaufanie. Dziękuję bardzo. Za wszystkie miłe słowa. I również oczywiście dziękuję serdecznie Państwu. Mam nadzieję, że rozmowa była dla Was równie interesująca jak dla mnie i dla Małgosi. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.